Manewry na przejazdach. Zapraszam Państwa na kolejny film. Będzie to manewrowanie przez przejazdy kolejowe, drogowe i przejścia. Manewry przez przejścia kolejowo-drogowe i przejścia wolno prowadzić tylko po zamknięciu rogatek. Jeżeli przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia nie są chronione rogatkami, manewry mogą odbywać się tylko przy zachowaniu następujących warunków. Pierwsze, prędkość jazdy nie powinna przekraczać 20 km na godzinę. Drugie, zbliżając się do przejazdu kolejowo-drogowego, maszynista zobowiązany jest podawać dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, sygnał RP1, baczność. Manewrowy powinien znajdować się na pierwszym pojeździe lub poprzedzać go oraz podawać odpowiednie sygnały, czyli też sygnał baczność, jeżeli nic nie ma na przeszkodzie, maszyniście sygnał do mnie i wjeżdża na przejazd. W razie dłuższego manewrowania przez przejazdy kolejowo-drogowe należy cyklicznie umożliwić przejazd pojazdom drogowym. No wiadomo, jak to manewry trwają pół godziny, to trzeba je przerwać i po prostu przepuścić trochę tych pojazdów, przerywając manewry w odstępach nie dłuższych niż 10 minut. I tu bardzo istotna sprawa. Manewry należy przerywać natychmiast dla umożliwienia przejazdu uprzywilejowanych pojazdów drogowych będących w akcji. Trzeci punkt, odrzucanie wagonów przez przejazdy kolejowe, drogowe, przejścia bez rogatek może odbywać się pod warunkiem, że na przejeździe kolejowo-drogowym przejściu zapewniono pracownika przewoźnika kolejowego uprawnionego do kierowania ruchem w obrębie tego przejazdu. Czwarte, dodatkowe warunki, środki ostrożności w czasie manewrowania na przejazdach kolejowych i drogowych i przejściach należy określić w regulaminie technicznym. I nasz skład manewrowy dojechał do wskaźnika W5. Wskaźnik przetaczania oznacza granicę przetaczania. Biała tablica u góry zaokrąglona z czarnym i białym obramowaniem. Wskaźnik stosuje się niezależnie od tarcz manewrowych na tych stacjach i przy tych torach, na których zachodzi potrzeba stałego oznaczenia granicy, do której przetaczanie jest dozwolone. Przetaczanie poza wskaźnik dopuszczalne jest tylko za zezwoleniem dyżurnego ruchu. Wskaźnik ten ustawia się przed semaforem wjazdowym w odległości co najmniej 100 metrów, patrząc w kierunku szlaku. Na stacjach linii kolejowych dwutorowych wskaźnik ustawia się przy torach wjazdowych po stronie semafora wjazdowego, a na stacjach linii kolejowych jednotorowych wskaźnik ustawia się po prawej stronie toru głównego zasadniczego, patrząc w kierunku szlaku.